get him on the radio for hours. You need to find him. You need to give him those coordinates. First, let's get you out of here. No. You don't have time for this. You have to leave me here. I can't. You're not gonna disobey my final order, are you? Before you leave, I've got a confession to make. There's a reason I wasn't so keen on you from... No właśnie, był jakiś powód. Pytanie jaki? Remember that list of people Skynet marked for termination? I lied. I told you that you were number three. The truth is, you're number two. Just behind Connor. You took my spot. And for the life of me, I couldn't understand why. Jaka chora! Byłeś numerem dwa, a ja byłam numerem trzy. They're coming. You need to leave now. Use a vent in the command room to see the Terminatorów. And then find Connor. A widać. And give him those coordinates. Don't worry about me. If they come here, I'll just reason with them. I still have a couple magazines full of arguments. Now go. Good luck, Jacob. Mam kilka magazynków przekonywujących argumentów. A ja myślę, że będzie tylko filmik. No to jeszcze mamy jakieś walki na koniec. O kurka! Typu... Dobra, poszedł. No, tak. Ja nie mogę wszystkim, którym pomagałem, zginęli. Smutne zakończenie. Zaraz, tamten. Tutaj mam? Nie. Tu jest przejście, okej. Ojej. O kurna! Spadaj go. Muszę się stąd jak najszybciej wydostać. The stranger died in that ambush trying to protect me. Huh, he came from the future to save my life, and I don't even know his identity.
But thanks to his sacrifice, I managed to escape with the central location. When I got back to the shelter, I realized that getting that information cost the life of many others as well. I headed out to find John Connor and his North Division to take part in the last all-out attack. Anyone receiving me? This is Sergeant... Poziom jedności. Dobra, większy atak broni. Jacob Rivers, DN 46890. Anyone out there? Oj, 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 co tu się wyprawia? 6 km przede mną do przejścia. If anyone's hearing this, please respond. Czy ktoś mnie słyszy? Czy ktoś przeżył? Is anyone else out there? Fajnie widać to. Resztki po wojnie, która przeszła przez ten teren. Look, we got one. He's wearing a resistance uniform. Who did you kill to get that, you filthy machine? No, don't! Wait, he's human! No dziwnie, dziwnie ta gra przebiega. Sorry about that, Sergeant. The infiltrators took some of our key positions, so we're extra cautious. If we'd known that you were joining us in the North Division, that would have never happened. You know who I am. We all do, Sergeant Rivers. John Connor told us about you. He said you'd come and bring those coordinates. How did he know I'd have them? That you'll have to ask him yourself. He's waiting for you upstairs. Ha, idę do Johna Connora. Ojeju, ciekawe jak mi tutaj będzie wyglądał. Czy będzie fajnie, czy tak bardzo dziwnie. Już na samej górze jest. Kolejna jakaś nowa kryjówka. Sergeant. O, fajnie wygląda jak w filmie. Sergeant Rivers. I've been expecting you. I took the liberty of collecting the Central Corps' coordinates you brought us. I hope you don't mind. Not at all. Ale oczy ma takie jakieś jakby zmęczone. I've sent a unit to do that. We're getting ready to strike the time displacement equipment. Very soon Skynet will realize that they're losing this war. So they'll try to send infiltrators back in time to prevent that from happening. Do we stand a chance? Thanks to the security codes that Mac provided, we've been able to seize control of an HK tank for the first time. A, czołg HK. Przejęli kontrolę. Skynet's defense grid. We'll smash it once and for all. I understand that all this might be confusing to you, so if you have any questions, now's the time to ask them. Who is the stranger? In one alternative future, we reached the time displacement equipment and sent our soldiers back in time. Like always, the mission was to assure the safety of the people Skynet marked for termination. One of whom was you. Knowing the importance of your mission, many volunteered to go back. So I took it upon myself to choose a protector from among them. And the one I chose was you. You are the one you call Skynet. Ha, jaki cyrk! Ja pierniczę, dobra. To był on sam, tylko że z przyszłości. But right now, I want you to get ready. Tonight, soldier, we stop Skynet.
Dzisiaj powstrzymamy Skynet. Linia frontu. John Connor przewidział wszystko, co się wydarzyło. Wiedział, że Skynet będzie próbował nas przewidzieć i wierzył w to, że uda mi się dostarczyć służebne. Tu już mam wszystko. Większa wytrzymałość. Dalej. Take whatever you need, Sergeant. Wiesz co potrzebujesz. Dawaj wszystko. Plazma fioletowa, 125 atak. Fioletowa. Karabin snajperski, o proszę. RL, aha, dobra. To się przyda. Czy tak wezmę? To lub to. Chyba takie coś sobie zrobię. Sergeant, a jeszcze tu były ulepszenia, tu chyba mogłem coś. Take a team of my soldiers and fight your way to Skynet's defense grid. We have to destroy those turrets to get to the. Trochę wygląda jak Keanu Reeves. We'll provide the support. It's in your hands now, Rivers. Follow me. Kurka, ale tam jeszcze było, że mogę sobie rzeczy pobudować, a nie pobudowałem. Commander. O, to co było w części drugiej filmu. Jak fajnie. Na te stoły są. Ciekawe, czy będzie coś takie ujęcie, że wyjdzie, weźmie lornetkę. Wszyscy mu salutują. Tak się zaczynała część druga filmu. Haha, dobry ty. Dobre. O, jaka piramida. Wziął lornetkę. Dobre. Jeszcze jakby to było ujęcie z przodu. Dobra, ekwipunek. Karabin snajperski. Defense grid, I see it.
Zobaczę, jak się strzela w ogóle tą giwerą. O, fajnie. A teraz robimy tak. Wchodzimy na tą broń. Dobra. Teraz tą broń... A, nawet tą mogę ulepszyć. Dobra. Teraz mi trzeba podwójny i kwadrat. Aktywuj. Ładnie on szybko tą broń przeładowuje. Skrzynia jest. Dobra, mam ją. Kurde, ja pierniczę, wysadziłem sam siebie. O jedno za dużo rzuciłem. Ajajaj. Już 8 godzin bez przerwy gram w tą grę. Ajajaj, przez głupi błąd. Jeszcze raz. Ja pierniczę, jeszcze wszystko. Tutaj od nowa ustawiać. To jest trochę jak Horizon Zero Dawn, że na końcu gry po prostu bogowie wychodzili i trzeba było ich wszystkich zniszczyć. A mam same duże teczki, o życie samo mi się regeneruje elegancko. Ale jak się ładnie to rozniszczy.
Commander, the first sector is secure. Yeah, zapis. All right, Rivers, continue the offensive. Preparing to send in the tank. Poproszę ammo i apteczkę. O! Karuzela z filmu. Dobra. O kurde. O! Skrzydłek potrafi skakać. Czekaj! Jeszcze drony, normalnie Star Wars. Jest przedmioty. Czego nie mogę otworzyć? Chyba to jest wziął. Może to nie spróbuję. Ohoho! Dobry czas. Dobry cyrk. HK tank is on its way. Hold your position. Ariel! Ile rzeczy. O, muzyka z filmu, ja. To nasz show? Check your fire! That tank is ours! Ja
I kolejny zniszczony robot. Jakie pickie! Zakończenie, pickie walka i muzyka, niesamowite. Zbieramy przedmioty, aby ułatwić sobie walkę. Co to było? Kurna, zeszedł mnie z boku. Dobra, dostał. To drony nadleciały. Dobry cyrk, co jedzie. A był ten czołg, też fajny, rzeczywiście. Terminatorze dwójce na początku. Ale nie sądziłem, że on jest aż taki duży. Raczej w filmie, jak film oglądam. This is it! That's the lab they keep the time displacement thing! Spread out! Ładnie dostaję. Teraz to jeden. Bo bym tylko w ściany nie strzelił i sobie zabił. Ja wiem, czy ta snajperka coś mu zabiera? Tak, po czulu. TDE just went online. I repeat, TDE just went online. Rivers, there's no stopping now. Ja wiem, że nie ma odwrotu. Dobra, kryj się! Bo masz mało życia.
The third Terminator has been sent. We're heading this way! O kurka, Terminator kolejny. Misja wykonana, bez wiary. A, czyli on miał tak dostać. Już któryś raz, chyba trzeci raz leży w takim zerannym. O, co się dzieje? Ha, ha! Włączył się Terminator. Jaka jadka tutaj była, ohoho, ale super, fajnie się grało. Fajne były bronie. Commander, what's going on? The 124 destroyed the central core and stopped Skynet. So is the war over? For some of us, yes. But just before we destroyed the core, Skynet managed to send three Terminators back in time. The only thing in our power now is to send the Protectors to meet them. Protectors? The ones that will assure the safety of the people marked for termination. The first protector has to be Sergeant Kyle Reese. He'll go after the T-800 that's targeting my mother as we speak. No, prawda, prawda. Killing him. Skynet will try to erase me from ever existing. The second one will seek to destroy the T-1000. Jaki cyrk. A Terminator made of mimetic polyalloy, sent back to kill me as a child. A single prototype created by Skynet. It's too powerful for a single human being. That's why we'll have to send a Terminator of our own. Oh, fajne. Do you have that CPU that Mac reprogrammed? No, I don't. You don't? Then we've got a problem. No to mamy problem. I don't believe any of our soldiers are capable of stopping the T-1000. We'll have to find another way, and we have to do it soon. Then, there's the matter of the infiltrator that was sent after you. The war can end for you right now, but the question is, are you willing to sacrifice your future to protect your past? By being here, you've already proven that this is not beyond your capabilities. But I'll leave the decision up to you. Will I be able to fix my past mistakes? I always believe that the future's not set. There's no fate but what we make for ourselves. You do have the power to change it and protect the ones you care about. So. What will it be then? Fuck. I'll do it. I'll go back. Let us begin then. Miejmy nadzieję, że tym razem nie zginę. Ha ha, dobra. John Connor prepared the time displacement equipment. Jeszcze tu wrócę, złote trofeum. He knew that the final battle would not be fought here, but in the past. No problemo, trofeum platynowe. Wszystkie trofea, że zdobyłem. He was the first man to go back to 1984. His objective was to protect Sarah Connor, John's mother. There was no way a human could stand up against the more advanced T-1000. But without Dr. Mack to reprogram the infiltrator CPU, Connor would be forced to find another way to get a machine on our side. I couldn't have someone risk their life to protect me. That's why I decided to go myself.
It gave me a chance to right the wrongs of my actions. After 30 years, this war against the machines is finally over. But not all of us live to see the end of it. We never found Baron's body in the shelter. She never stopped fighting. And if she's still alive, I doubt she ever will. She was the leader we needed in wartime. But I'm not sure if she'll find a place during this time of peace. Erin died in that shelter. She believed that her work was helping win the war, and she was right. I hope now she can finally rest. Ha, ciekawa historia tych osób opowiedziana. Ryan stayed in the shelter and died. He was a good man with a good heart. Jennifer and Patrick died at the hands of Terminators in the shelter. I wish there was something I could have done to make them live. Czyli trzeba było powiedzieć, żeby nie zostawali w schronie. Jaki cyrk. Tylko to też zależy, czy oni nam ufają, czy nie. Baron asked me to kill Mac, but I couldn't do it. He left soon after my warning, only to be captured by Skynet. We found him alive in one of Skynet's prisons. And as for me, it was time to start over. Listen to me if you want to live. Brawo, brawo, brawo. Super, super. Normalnie 9 godzin grałem bez przerwy w ten tytuł. Dobra, dzięki za oglądanie. No i rzeczywiście, tą grę zrobili Polacy. Polskie studio zrobiło tą grę. Terminator Resistance. Gra, która nie miażdży grafiką. Ale... jeśli chodzi o scenariusz, wybory, w ogóle strzelanie i no jeden z lepszych tytułów, jeśli chodzi o serię Terminator. Może nawet najlepszy, jak na razie. Dziękuję za oglądanie, dziękuję wszystkim za łapeczki w górę i subskrypcje. Ja się z wami żegnam na razie i pozostawiam was z napisami u muzyką. Hej, cześć, papa, do następnego, hej.
O, jak szybko napisy się skończyły. Dobra, trzymajcie się, pozdrawiam. Hej, cześć, pa, pa.